sali obrad Tczewskiego Ratusza wręczono nagrody i wyróżnienia dla firm zgłoszonych do konkursu Przedsiębiorca Roku. Celem konkursu jest identyfikacja i promocja lokalnych przedsiębiorstw, wyrobów oraz usług rzemieślniczych dostarczanych na terenie Tczewa wraz z wyróżnieniem ich wytwórcy lub dostawcy. W kategorii mikrofirm nagrody otrzymało Biuro Turystyki i Handlu Panda. W kategorii małe i średnie firmy spółka cywilna Insan, zaś wyróżnienia otrzymali wytwórnia stempli Fortuna, firma Exwood oraz salon fryzjerski Tadeusza Kowalewskiego. Konkurs Przedsiębiorca Roku, jak i mój biznesplan organizowany po raz szósty, jak co roku wpłynęło dużo zgłoszeń. Kapituła musiała się długo zastanawiać nad wyborem laureatów Przedsiębiorcy Roku. Dzisiaj wręczyliśmy właściwie dwie nagrody. Pierwsza adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, czyli tak zwanych średnich szkół, dotycząca biznesplanu, czyli pomysłu na dorosły, profesjonalny już biznes. Ja myślę, że to jest dobra nauka dla tej młodzieży, która być może w części po skończeniu szkoły zacznie swoją działalność, własną działalność gospodarczą. I skoro już dzisiaj wiedzą, jak pisać tego typu biznesplany, skoro wiedzą, jak tworzyć pomysły na wspólny biznes, myślę, że to jest dobry początek na przyszłość dla tej młodzieży. Ale też jest druga nagroda dla tego najlepszego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy roku. I tutaj muszę podkreślić, że nagrody trafiły do firm, które istnieją na rynku już od wielu lat. To jest 25-27 lat. A więc pokazują, że dobra firma to jest przede wszystkim firma, która działa długo. Stabilizacja, kontynuacja pewnej działalności. A przede wszystkim też jakby stwarzanie nowych pomysłów. Czyli firma, która działa 20, na przykład 7 lat, ale nie działa tak samo. Ona wymyśla nowe rzeczy, nowe produkty, jest firmą innowacyjną. Czyli to, co w tej chwili jest bardzo mocno w Polsce promowane, innowacyjność, innowacyjność i jeszcze raz innowacyjność. No, wyróżnienie odebraliśmy, to znaczy ja i mój zespół, odebraliśmy bardzo szczególnie, ponieważ zostaliśmy po raz pierwszy wyróżnieni na poziomie miasta Tczewa. Do tej pory byliśmy troszeczkę już przyzwyczajeni do różnych wyróżnień i nagród. Odbieraliśmy je z pozycji kraju, jak również też poza granicami kraju. Czy to jest trudne podwórko, sprzedaż wycieczek w takim mieście jak Tczew? Na pewno tak, bo wiadomo, że klienci dbają o to, żeby na inne potrzeby znalazły się pieniążki, a jeśli chodzi o wypoczynek, to już niekoniecznie może wystarczy tych pieniążków. A jakie trzeba mieć podejście do swojej pracy? Przede wszystkim to musi być pasja. To jest taka działalność, którą trzeba lubić. Trzeba też troszeczkę się poruszać po świecie, pomęczyć, żeby potem móc w rzetelny, właściwy sposób polecać naszym klientom. Podczas gali poznaliśmy również najlepsze pomysły zgłoszone do konkursu Mój Biznesplan. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów tczewskich szkół. Za pomysł na biznes nagrodzono Patrycję Włodkowską z Zespołu Szkół Ekonomicznych, zaś najlepszy biznesplan napisała Ewelina Wolna z Ekonomika. Wyróżniono również nauczycielkę Annę Andrzejczak. Czy biznes, świat biznesu może być atrakcyjny dla takich młodych osób jak wy? Myślę, że tak. Przede wszystkim on pobudza wśród nas takie właśnie postawy proprzedsiębiorcze. Można znaleźć fajny pomysł na ten biznes. A czy rzeczywiście jest tak, że planujecie w przyszłości związanie swojego życia na stałe na przykład z biznesem, z prowadzeniem własnej firmy? Raczej tak. Jesteśmy na profilu technik ekonomista w szkole, więc wiążemy przyszłość jakoś może z prowadzeniem własnej działalności. Myślę, że tak. Nie przeraża was już biurokracja? Nie, aż tak. Tego się uczymy w szkole. Nie jest to aż takie trudne dla nas. A długo myślałyście nad koncepcją do tego konkursu? Nie, raczej nie. Przyszedł pomysł i było trochę ułatwione zadanie, ponieważ braliśmy już udział w zeszłorocznej edycji. Również w szkole piszemy biznesplan, musiałyśmy pisać na przedmioty, więc nie było aż to takie trudne dla nas. Całe wydarzenie wpisuje się w obchody Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbywał się również w Tczewie. Była to już szósta edycja konkursu Przedsiębiorca Roku.